Witam bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę, jak można w łatwy sposób zarobić w dosyć nietuzinkowy sposób. Oczywiście opiera się on, jak możecie zobaczyć po tytule, na enchantingu. Dlatego przechodzimy sobie do magazynu. Nie skomentuję tego. Musimy mieć oto ten stół. Experimentation table. Dobrze. Osobiście polecam zakupić sobie Guardian Peto. On daje mi boosta 30% do poziomu, więc tak. Tutaj są oczywiście mini gry. Polegają na czymś takim. No więc tak. Jeżeli zależy wam jak na największej ilości dodatkowych klików, polecam pierwszy. Jeżeli zależy wam na dużej ilości expa, co w większości przypadków będzie zależeć, to polecam zastosowanie tego, więcej expa za to jest. A w tym przypadku zdecydowanie polecam wybranie drugiej opcji, jeżeli macie ją odblokowaną. Ponieważ gdyż jest tylko delikatnie cięższa, a jest znacząco więcej expa. Ale jestem pro. No i tyle. Więc tak, w końcu przechodzimy do głównego etapu. Więc tak, na tym w sumie w ogóle się nie da zarobić. To jest tylko po to, żeby dobić sobie level, żeby zablokować wyższe rzeczy. Tutaj już jesteśmy w stanie zarobić 250 tysięcy poprzez znalezienie Titanic Experience Battle. Tutaj możemy znaleźć książkę, która jest warta nawet 4M. O, i tutaj również, więc ja zawsze preferuję jednak to. Dlatego muszę sobie dobić trochę levelu. Okej, i zaczynamy. O, Titanic Experience Battle. Proszę, już 250 tysięcy jestem na plus. Ale nie jest tak, że kupiłem tą butelkę przed odcinkiem. Spoko. No, tak trochę średniej poszło, ale i tak jestem na plus. Kubizm 5. Interpoling. No nie trafiło się tutaj nic fajnego. To jest bardzo fajny instant find. Powoduje, że klikniemy na przykład na butelkę albo coś, co jest nieodkryte, to od razu znajduje nam parę. Więc tak, klikamy i mamy... Właśnie, to mnie zawsze zastanawia, powiem wam. Ja nie wiem, czy to jest bugowane, czy o co chodzi. To jest oczywiście dla mnie na plus. Dostaję niby rzekomo tylko jedną butelkę, a w praktyce dostaję aż 3. 1, 2, 3. Jest... Kurde. To jest bardzo interesujące. Więc tak, fajne jest to, że można zrestartować sobie jakby to wszystko. To 150 biców, ja ciągle kupuję ciastka, więc to nie da mnie problemu. I setny poziom. Setny poziom polecam dobijać za pomocą grand butelek. O! Git. I teraz możemy zgliknąć sobie tak, tak i znowu to samo. No tak. Dobrze, teraz robimy sobie to.
walczą za wzięcie. To jest w sumie łatwiejsze niż tamto, co robiłem przed chwilą. Dobrze. 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. Jeszcze może to mi się uda. No prawie. Bo się robiłem na ślepo trochę. Dobrze, więc mamy dwa kliki dodatkowe. Więc znowu. A, teraz wymaga następnego levelu. Możecie dobić sobie Grand Experience Battle, albo możecie Titanic Experience. Ja jednak zastosuję sobie Grand Experience. Szkoda mi zużywać. Jest. Dobra. Cyk. Cyk. I lecimy z koksem. Nie. Fajnie. No, wezmę sobie tego Grand Experience. Totalna lipa. Tutaj było. No cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dobrze, klikamy sobie tak. Stałem 10 Grand Experience Battle. I może powinien dostać w teorii 1. Ja naprawdę nie wiem, jak to działa. Czy to jest jakoś losowo? No dobrze. Teraz kosztuje to 200. Do 200 jeszcze się opłaca. Tutaj w zależności kto co woli, ja wolę kupić sobie potkę i się to nie bawić. Hypixel be like. Dobrze. Cyk, cyk. Nie no, fajne lagi. Freak me, cokolwiek, tak. Dziękuję. Matko. Proszę, żeby to nie reagowało, chociaż. Chciałbyś. Hej, ale w sumie tutaj reagowanie nie jest takie złe. A, już przestało chyba. Szkoda. To akurat reagowanie by się przydało. No cóż, i tak jest dodatkowy klik. Więc teraz ostatni raz wykonujemy oto to. A, oczywiście znowu dobić sobie trzeba level. Cyk. Dobrze. To jest tak bardzo przydatny item. No fajnie, fajnie, tylko... To jest jakaś porażka. Tylko, że ja nie wiedziałem nic, gdzie co jest. Nie wiem, po co to wziąłem. Kubizm 5. Titanic Experience. Jakby mi się to trafiło, to by było fajnie. Dobra. Harvesting 5, kubizm 5. Click and it center. No. 20 buteleczek. W sumie można powiedzieć, że mi się zwróciło. Mogę sobie to sprzedać teraz. Albo sobie przetrzymać na następny dzień. Chciałbyś. No dobra, wziąłem złe butelki, nieważne. No i mogę wystawić sobie na sprzedaż Titanic Experience. No, niech się sprzeda. A ja sobie zobaczę na szybko jakoś tam te książki.
Impaling. Impaling. 20 tysięcy. Dobra. Mogę wystawić sobie za 19. Ktoś może kupi. Dobrze, więc teraz tak. Pazar. Odbierać sobie za to. Za to. Możecie sobie podsumować. No, ile miałem na początku gasa, ile mam teraz. Tak, na oko, bo na razie tego nie widzę. Zarobiłem może 500 tysięcy. Jeszcze dostałem expo do enchantingu. Bo wszystkie enchanty mam odblokowane. Jak widać, książeczka to już się sprzedała, ale 20 tysięcy tylko. Jeszcze 100. Ale na ten temat się raczej nie chcę wypowiadać. No, to by było chyba tyle. Jo. Spierdalaj z mojej ziemi! Aldi Oderkin, gida pampana kitu, wederam, wederam, antro.